Rok 2021 powoli dobiega końca. W związku z tym postanowiłem przygotować the best of, takie najlepsze fragmenty wypowiedzi moich gości, wśród których byli m.in. Fil Konieczny, Sławek Muturi, Nawal czy Krzysztof Król. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, jeśli jeszcze nie polubiłeś tego filmu, to gorąco zachęcam. Pozwoli mi się to rozwijać, docierać do nowych gości oraz nagrywać jeszcze lepsze materiały. I do zobaczenia w 2022 roku. Mam nadzieję, że lepszym dla każdego z nas pod każdym względem. Nie ma nic za darmo. Jeżeli chcesz coś osiągnąć więcej niż inni, musisz zapierdzielać więcej niż inni. Możesz się posiłkować taką dźwignią jak ja, chociażby Wielka Brytania. Możesz to zrobić w Polsce, pewnie zajmie więcej czasu, ale zobacz nawet takie od psychologicznej strony poziomy. Wyjechałem do Wielkiej Brytanii i tak odkładałem więcej niż przeciętny Polak. Przecież mógłbym powiedzieć sobie na tym etapie, starczy mi. No, mam fajną pracę, odkładam więcej niż Polak, po co mi więcej? Po co robiłem licencję ochroniarską i szedłem do drugiej pracy? Tak, to jest kolejne wyrzeczenie. Ucinasz sobie weekendy za młodego wieku, tak? Nie masz weekendów, nie spotykasz się z znajomymi, gdzie oni idą na dyskotekę wydać kasę, ty idziesz tam pracować. Mógłbym powiedzieć sobie stop na poziomie dyskoteka, tak? Ale chciałem dalej, przeniosłem się na nockę. To nie jest takie proste pracować 7 dni w tygodniu na nockę i nie spać na przykład przez 2 lata normalnie w nocy. Każda noc była przepracowana. Przecież mogłem powiedzieć, że mi starczy, tak? Też się nie zatrzymałem na tym poziomie. Dostałem kolejne awanse. Mogłem się zatrzymać na etapie, mam 3,5 tysiąca funtów miesięcznie, odkładam 10 tysięcy złotych miesięcznie, mam 20 parę lat, 24, 25, 26 lat, odkładam dychę, ponad dychę na miesiąc, co mi więcej potrzeba? Ile osób na tym poziomie by się zatrzymało i powiedziało, kurczę, jestem królem życia, mam wszystko. Pracę, ludzi pod sobą, jestem menadżerem, odkładam kilkanaście tysięcy złotych na miesiąc, nawet dychę i wydając troszeczkę i żyjąc normalnie, co mi więcej potrzeba? Co ja robiłem w tym czasie? Edukowałem się. Czytałem wszystko i wszystkich, co można, wszystkie blogi inwestycyjne, kupiłem sobie wszystkie książki, jakie tylko mogłem zobaczyć, inwestycyjne, mentoringowe, rozwojowe. Czytałem jedną książkę tygodniowo w pracy, podkreślałem wszystkie najważniejsze zdania każdego ranka, wybierałem losową książkę i ją tylko podkreślone rzeczy czytałem, inwestowałem te pieniądze, ryzykowałem tymi pieniędzmi. Przecież też mogłem powiedzieć, że starczy mi. Także to jest ciężka praca, a na koniec ktoś widzi, a fuksnęło mu się, kupił wcześniej Bitcoina albo wcześniej wszedł w kryptowaluty. Więc jeżeli ktoś poważnie myśli o tym, by osiągnąć więcej niż inni, musicie wiedzieć, że to jest ciężka praca, dużo wyrzeczeń, wiele lat, wiele niepewności i takich nieciekawych sytuacji, tak, że musicie sobie nawet powiedzmy odmówić. Ja oczywiście nie odmawiałem sobie tylko dwóch rzeczy, czyli mieszkania i jedzenia. Powiem Ci szczerze, mam 31 lat, zjadłem w swoim życiu dwie zupki chińskie, ale także nie jechałem jak niektórzy na zupkach chińskich. Normalnie jadłem. Uważam, że jedzenie dobre to podstawa, żeby mieć siłę, energię i tak dalej. Nie mieszkałem w jakichś norach, ale no, nie szastałem tymi pieniędzmi, odkładałem, inwestowałem, uczyłem się, rozwijałem i wyszło mi to na dobre. Wielu osobom wydaje się, że ja bardzo lubię nieruchomości. W ogóle ich nie lubię, może nie powinienem tego mówić. To jest narzędzie jakieś, które... Dokładnie. Znaczy, według mnie nieruchomości są bardzo nudne. To znaczy, wiesz, okej, nie mówię, są osoby, którym może się to podobać. Mają jakąś satysfakcję z tego, że wchodzą do jakiegoś mieszkania, kupują je i ono jest w bardzo złym stanie i powiedzmy robią remont i zmieniają je, przekształcają w takie coś, co powiedzmy no, przyciąga wzrok i przyciąga najemców, przyciąga gotówkę. Mhm. Więc może to sprawiać jakąś satysfakcję. No mi nie sprawia żadnej. To znaczy to jest po prostu kurz, bałagan, to jest szarpanie się z fachowcami, którzy zawodzą, to znaczy, którzy nie zrobią tego tak jak chcesz, potem trzeba poprawiać, jakby męczyć się. Powiedzmy najemcy, no to już jest trochę lepiej, ale też zdarzają się tacy, którzy nie płacą, to znaczy kombinują, niszczą, potem mówią, że to nie ty zniszczyłeś, mówią ci, że oddaj kaucję w całości, mimo że są zniszczenia, bo jak nie, to cię obsmarują w internecie i cię zniszczą i tak dalej. Więc ja powiedzmy satysfakcji z nieruchomości nie mam żadnej, to znaczy jako takiej. To znaczy przynajmniej widzę, że mógłbym robić 50 rzeczy ciekawszych niż zajmowanie się nieruchomościami, ale to bardzo czuję do nich duży szacunek, respekt. Jestem im wdzięczny, dlatego że nieruchomości są według mnie
najlepszą drogą do osiągnięcia wolności finansowej. Są narzędziem. To jest dobre, o co zahaczasz, bo czy służba w policji, czy służba w wojsku przygotowuje nas do tego, że kiedyś skończymy tą swoją pracę. W Polsce nie jest zbyt dobrze widziane to słowo kariera. Kojarzy się z karierowiczami i tak dalej. A to jest bardzo dobre słowo. Tak trzeba patrzeć, że robisz karierę. Chcesz się rozwijać, robić coś dobrego dla siebie, dla swojego biznesu. Nie? No więc ja już nie uważam, że to słowo jest złe. Mhm. Jest dobrze, jest karierą. Jest pierwsza kariera, druga, trzecia. My niestety mamy złą edukację, to podstawową. Bo gdzieś wpaja się nam, mojemu pokoleniu, naszym dzieciom, że to, do czego dochodzisz do szkoły zawodowej, średniej, do magistra, to już jest koniec. Później się lekko przekwalifikujesz, ale później robisz już cały czas coś, do czego się uczyłeś. A ja dzisiaj uważam, że nie ma problemu, że 48-letni facet, tak jak ja dzisiaj, ma możliwość przekwalifikowania się i robienia czegoś innego. Mhm. Dlaczego nie? Tego wymaga rynek, tego wymaga rozwój technologiczny, jaki mamy. Kiedyś mi zadano pytanie, Nawal, ty masz tak naturalnie, że nie masz stresu, żeby przed kimś rozmawiać? Ja mówię, gdzie się to zmieniło? Przecież szkoła podstawowa, liceum, studia nas tego nie uczą, by rozmawiać przed dużą grupą ludzi. I ja sobie przypominam, jak wyglądała moja praca w jednostce, a więc to było dosyć trudne. Ale przed każdym treningiem, przed każdą operacją jesteś w gronie twojej sekcji, twojego zespołu bojowego, dowódców, pilotów, innych jednostek, które współpracują z tobą i musisz stanąć przed wszystkimi i opowiedzieć, jak wygląda przebieg całej operacji i jaka jest twoja rola w niej. A więc musisz się przedstawić, powiedzieć, że jesteś tym i tym w zespole, że to i to masz na zadanie wykonać, a więc musisz to opowiedzieć. Każdy, kto jest na takiej odprawie, ma prawo zadać ci pytanie. A więc musisz być przygotowany do tego, żeby to odpowiedzieć. Nie ma przypadkowości. No jeżeli się jąkasz, nie potrafisz się wysłowić i nie znasz odpowiedzi na te pytania, które ci zadają w sytuacji czystej, klarownej, w ciepłej sali, gdzie nikt cię nie atakuje, nikt do ciebie nie strzela, to jak masz się zachować płynnie na teatrze działań bojowych, gdzie wagą twojego zwycięstwa jest życie twoje lub twoich kolegów? I dopiero po kilku latach, jak sobie przeanalizowałem, czy tam rozmawiałem z kimś ze znajomymi, z kimkolwiek, się okazało, że no, jestem wielkim pracoholikiem, tak? Że ja pracuję od rana do 20, 7 dni w tygodniu i tak naprawdę to był standard. Hmm. To był dla mnie taki standard, że ja mówię, inni ludzie inaczej pracują, tak? No idą do pracy na 8, wracają o 16 i nie chcą słyszeć o pracy, bo już ich denerwuje, tak? Do teraz już jest troszkę mniej pracuję, ale jakby rozwijam inne projekty i tej pracy i tak jest dużo. Zawsze jest dużo pracy, tylko na innym levelu. Będzie, to jest inny rodzaj pracy, tak? Wtedy ja robiłem wszystko. Ja tak naprawdę jestem też po studiach informatycznych. Ja sobie robiłem strony, sobie robiłem cały marketing, jeździłem na szkolenia trenerskie non-stop, po prostu tych certyfikatów to chyba mam ze 100 ponad różnych w Polsce, za granicą, czyli byłem wkręcony w te rzeczy trenerskie, ale no, wiedziałem, że muszę no, jakoś się promować, więc robiłem marketing, więc szukałem to, więc ja robiłem wszystko, dosłownie no, z 20 godzin, no, nie mówię, że nie 20 godzin dziennie, ale tyle to zajmowało, ale jakby miałem jakiś cel, że chcę iść z tym dalej, nawet nie taki cel, nie wiem, więcej zarabiać, tylko iść dalej, się rozwijać. Mhm. I w zasadzie do teraz już tak może spokojniej, tak, bo już większość tam rzeczy mam zaspokojonych w życiu, nie ma żadnego ciśnienia, ale jak sobie tak analizowałem, takim celem moim było właśnie rozwijanie się. Jak ja analizowałem, dlaczego jakby to, co robiłem mi wyszło, no bo właśnie wyszło dobrze, to wynikało to z tego, że ja miałem różne umiejętności, bo ja studiowałem informatykę i jakby mi było łatwo wejść w to, bo rozumiałem ten świat informatyczny, na studiach robiłem jakieś wideo. I niestety większość trenerów ma ciężko, bo oni są nietechniczni. Oni są bardzo fizyczni, bym powiedział, tak? Jakby rzadko jest ktoś, że ktoś jest, powiedzmy, trenerem informatykiem. To tak też sobie myślisz, kurde, no, trochę inne branże, nie? Więc dlatego mi to fajnie wychodziło, bo jakby ja mogłem sobie sam to zrobić i jeżeli, powiedzmy, bym na początku nie umiał tego zrobić, to bym musiał kogoś wynająć i zapłacić komuś 5 tysięcy.
No ale jak mogłem 5 tysięcy, jak nie miałem nic? Kiedy moi znajomi pytali, co ja robię po pracy, to ja nie potrafiłaś się rozgraniczyć. Nie potrafiłam odpowiedzieć, ponieważ ja nie miałam już takiego słowa po pracy. Mhm. Nie było już takiego zamykania komputera. Już dobrze, na dzisiaj skończyłam wszystko. Mhm. Zawsze było coś do zrobienia. Zgadzam się z tobą i pewnie jak przedsiębiorca też wiesz, że ten stres jest nie tylko od 9 do 18, a ten stres istnieje cały czas. Tylko też jak osoba, która lubi to, co robi, pewnie, wiesz, że ten stres jest inny niż stres, który dostajesz w pracy, gdzie robisz to, co nie do końca lubisz. Bardzo dużo osób właśnie są nadal w takiej pracy i ja to absolutnie rozumiem. Każdy ma inne priorytety czy odpowiedzialność. Ja miałam taką swobodę wyboru, że ja mogłam odejść z pracy i założyć swoją firmę, ponieważ nie miałam dużej odpowiedzialności w postaci na przykład dzieci lub tam innych kredytów i tak dalej. To też spowodowało to, że ja tak nagle mogłam, dobra, idę, skończyłam i działam sama. Jeżeli chodzi o stres, ten stres naprawdę mi się wydaje, że nawet jest większy niż wtedy, kiedy pracowałam w korporacji, tylko ten stres jest inny. On jest taki bardziej przyjemny, ponieważ ten stres dostajesz robiąc to, co lubisz.